Wróciły naklejki zawsze gratem, dostępne tylko na sklep.zlomnik.pl. Z której strony ono ma przypominać cygaro, to ja nie wiem. Bujną wyobraźnię wtedy ludzie mieli. Cześć, tu Złomnik. Pogoda nam nie sprzyja, śnieg pada, ale trzeba robić. Dzisiejszym bohaterem jest Audi 100 C3, tak zwane cygaro, stąd był ten wstęp z cygarem. Ten samochód w tym roku kończy 36 lat. Debiutował w roku 1982 i w momencie swojego debiutu był sensacją ze względu na tę niezwykle aerodynamiczną sylwetkę, która miażdżyła konkurentów w klasie współczynnikiem aerodynamicznym na poziomie CX-03, coś takiego. To wtedy było niezwykle opływowy kształt. Natomiast opowiem Wam troszkę o zewnętrzu tego samochodu, bo jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim, co zwraca uwagę w nim, to jest ten bardzo długi przedni zwis. Taki strasznie długi ryj ma ten samochód. Samochód został zaprojektowany w taki sposób, żeby pod maską się mieściły silniki pięciocylindrowe rzędowe. Praktycznie wszystkie silniki, z wyjątkiem jednego w gamie, miały 5 cylindrów. I wszystkie się mieściły z przodu w całości przed przednią osią. Stąd taki strasznie długi jest ten zwis. W gamie był tylko jeden silnik czterocylindrowy, to jest 1.8 i to jest właśnie taki samochód z tym silnikiem 1.8. A oprócz tego były silniki pięciocylindrowe o pojemnościach 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 i 2.3. Także jeszcze 2.5 TDI. Więc jakaś nagroda za upośledzoną gamę silnikową się należy temu samochodowi. Poza tym wygląd tego auta też jest lekko upośledzony, no bo mamy bardzo mały rozstaw osi przy ogromnej długości, więc się wydaje, prawda, że samochód będzie bardzo ciasny w środku, co się oczywiście okazuje nieprawdą, ale na pierwszy rzut oka właśnie zwraca uwagę to, jak mała jest odległość między osiami w stosunku do całej długości auta. To jest wersja Avant. Wersja Avant, nazwa pochodzi od tego, że w dziale projektowym Audi była awantura o to, jak ten samochód ma wyglądać. Czy to ma być prawdziwe kombi, czy to ma być bardziej taki liftback, bo Audi 100 C2, czyli poprzednik tego 100 C3, był liftbackiem, typowym liftbackiem. Tutaj już tak bardziej poszli w stronę kombi, są te relingi, jest tutaj ta linia dachu tak pociągnięta, ale to nadal nie jest prawdziwe kombi. Tylko jest takie bardzo mocno ścięte, na czym bagażnik troszkę cierpi. Ale z drugiej strony dzięki temu wygląda po pierwsze oryginalnie, a po drugie wygląda nadal nowocześnie i smukle. Nie zepsuto tej sylwetki jakimś takim brutalnym końcem z pionową tylną szybą. Wszyscy znacie Audi z tego, że Audi nie gnije. Tutaj było tak, z początku do 1986 roku 1/3 nadwozia była cynkowana dwustronnie. Potem od 1987 roku weszło pełne cynkowanie, jak to mówią Niemcy, voll vertinkt. Na jedną sztukę nadwozia tego samochodu zużywano 5 kg cynku i podnosiło to masę o 5 kg, ale właśnie dzięki temu ocynkowaniu te samochody do dzisiaj wyglądają tak jak ten. Oczywiście te, które się ostały, bardzo wiele z nich pojechało na wschód, za naszą wschodnią granicę. Jak się wejdzie na przykład na Google Street View z jakiegoś tam Kirgistanu czy coś takiego, na ulicach jest pełno Audi 100 C3. Te samochody są niezniszczalne, one po prostu opuściły Polskę w pewnym momencie. Teraz co do nazewnictwa tego samochodu. Standardowa wersja się nazywała po prostu Audi 100. Natomiast w Europie była jeszcze taka mocniejsza wersja Audi 200, która wyglądała z zewnątrz podobnie jak setka, ale nie miała przykrytego tylnego koła, tylko miała wycięte bardziej błotniki i elementy zewnętrzne nie pasują. Z tego Audi 200 potem powstało Audi V8, pierwsze luksusowe Audi. W Stanach ten model nazywał się Audi 5000, bo w Stanach wszystko musi być większe i mocniejsze, więc zamiast 100 dali 5000. Natomiast w Chinach, to jest najciekawsza historia, wytwarzano to auto na licencji aż do 2003 albo 2004 roku, z tym, że mieli licencję tylko na budę, więc pakowali do niej silniki japońskie Mitsubishi i taka była hybryda pod marką Hongdi, tutaj z zewnątrz jak Audi, pod maską Mitsubishi. Nie dość, że opracowali własną wersję wydłużoną, to jeszcze opracowali w sobie własnego Avanta, który miał bardziej pionową tylną szybę, był w ogóle paskudny, ale sama koncepcja Audi 100 C3 Cygaro z silnikiem od Mitsubishi bardzo do mnie przemawia. Teraz uwaga, będzie suchar. Jak się nazywa Audi 100 C3 w Hawanie? Kubańskie cygaro. Tak. Jak się otworzy maskę, akurat w tym modelu, bo to jest ten 1.8 czterocylindrowy,
to faktycznie mam wrażenie, jakbym był znowu w Hawanie, bo ten silnik wygląda, jakby był to jakiś swap na mniejszą jednostkę, żeby mniej paliło. Ma tylko 4 cylindry. Normalnie te silniki były takie strasznie długie i tutaj chłodnica już się nie mieściła za atrapą, trzeba było ją dawać na bok. Tak samo też było w Passacie B2, w mrówkojadzie tak zwanym. Potem tak, silnik jest wzdłużnie, za nim jest skrzynia biegów i z tej skrzyni sobie wychodzą na bok płośki, które napędzają przednie koła. A w wersji quattro dodatkowo jeszcze jest wał napędowy do tylnego dyferencjału i to jest architektura, z której Audi korzysta do dzisiaj w modelach od A4 wzwyż. To do silników jeszcze tutaj, to pewnie wiele osób sobie kojarzy ten samochód z autem, w którym debiutowała rodzina modeli TDI, rodzina silników TDI, czyli bezpośredni wtrysk paliwa, turbo, diesel. Natomiast udało mi się znaleźć aż 4 samochody, które były wcześniejsze niż Audi 100 C3 i miały silnik diesla w tej samej konfiguracji, czyli też turbo, wtrysk bezpośredni w dieslu. To był tak, Fiat Croma, Austin Montego, Land Rover 200 TDI i Toyota Land Cruiser HJ60 z silnikiem 12H. Także Audi nie było pierwsze, ale Volkswagen spopularyzował ten typ silnika, chociaż tak naprawdę dopiero się stał on popularny, kiedy w 1991 roku weszła wersja czterocylindrowa, która była dużo tańsza niż 2,5 TDI pięciocylindrowe w setce. Natomiast ponieważ ten 100 2,5 TDI szedł tylko przez 2 lata, to są auta bardzo poszukiwane na rynku, to są youngtimery, szukajcie takich wozów, one będą drożeć. To są diesle, które będą drożeć. Bagażnik jest całkiem niezły, chociaż ten egzemplarz jest akurat niemiarodajny, bo ma dużą instalację audio zamontowaną, która zmniejsza pojemność bagażnika. Jeszcze jest gaz akurat tutaj w tym aucie, jeszcze jest koło zapasowe w kieszeni po lewej stronie. Natomiast co mi się nie podoba, to jest jednak to, że ta klapa jest taka bardzo mocno ścięta, ta linia tyłu i tutaj jakiejś bardzo dużej rzeczy to się nie przewiezie, bo ta klapa po prostu ją zgniecie. Ale poza tym i tak auto na swoje czasy było niezwykle praktyczne. To jeszcze były czasy, że kombi w tej klasie nie było tak popularne, dlatego zaprezentowano takie pół kombi, żeby nie nastraszyć potencjalnych klientów. Skoro ten rozstaw osi jest tak żenująco mały, to sobie ustawiłem fotel przedni tak, jakbym jechał sobie wygodnie, w wygodnej pozycji. Teraz pójdę sobie na tył, zobaczę, czy da się usiąść sam za sobą. Stały test w moich filmach, oglądajcie inne, tam też o tym jest. Dobra, siadamy. Muszę odwołać wszystko, co powiedziałem złego o tym rozstawie osi. Samochód jest niewiarygodnie wręcz wygodny. Tu jest więcej miejsca niż w Mercedesie Baleronie. Także odwołuję. Audi jest bardzo przestronne, a ten rozstaw osi wynika po prostu z tego dużego zwisu przedniego. Teraz co do wnętrza tego samochodu. Jestem absolutnie zachwycony tymi obiciami tapicerskimi. Grube, miękkie, pluszowe kanapy. Tu się siedzi jak na takim wielkim tak zwanym wypoczynku. W tej chwili nikt tak nie robi. W tej chwili w samochodach klasy premium fotele muszą być twarde, muszą być ze skóry albo z ekoskóry, a tu jest taki miękki, przyjemny w dotyku plusz, taki niemalże kojący. Te zagłówki są też fajne, takie, można powiedzieć, lata 80, taki trochę design sympatyczny. Natomiast klasa premium. Widać wyraźnie, że ten samochód był skierowany w stronę klasy premium, że to już był taki moment, że Audi szło pełną parą w stronę premium. To się objawia nie tylko tymi obiciami, ale też tym, że na przykład każdy pasażer z 4, no wiadomo, ten środkowy tutaj zawsze jest traktowany per noga, ma osobną lampkę, osobno włączaną, każdy ma osobną popielniczkę. Tutaj są z tyłu nawet takie siateczki do trzymania drobnych rzeczy. Tutaj wszędzie po całej długości wozu są drewniane inkrustacje. Tutaj na drzwiach, na przednich drzwiach, na całej długości deski rozdzielczej i tutaj się wszędzie ciągną. Wszystko jest tak zabudowane grubo, te drzwi są takie grube niesamowicie jak Volvo. Fantastyczna rzecz. Nawet to, że na desce rozdzielczej mamy aż 7 kratek nawiewów. 2 tutaj, 2 z lewej strony i 3 po środku. No w jakim aucie teraz jest 7 kratek nawiewów? Z drugiej strony, to jest wersja 1.8, nie ma obrotomierza, nie ma klimatyzacji, ale te rzeczy wtedy nie były na pierwszym miejscu. Wtedy się właśnie liczyło to poczucie wygody, to wyciszenie, to, że te drzwi są takie grube, solidne. To było wtedy premium, a nie kolejne jakieś tam elementy elektryczne, elektroniczne. Fotele regulowane elektrycznie nie działają, póki się nie włączy stacyjki. Straszny pomysł. I jest też ogrzewanie postojowe Webasto. Polscy klienci powiedzieliby na to Devasto albo Debasto. Nie wiem dlaczego.
No i gałka z prawdziwego drewna. Gdzie by dzisiaj ktoś się odważył zrobić gałkę biegów z prawdziwego drewna? To przecież by go zlinczowali, że wycina Puszczę Kampinoską, Amazońską i Bory Tucholskie. Wyjątkowo porąbany jest system włączania świateł, bo tak, tutaj mamy po dwie manetki z każdej strony kierownicy. Ta duża służy do kierunkowskazów, ta mała służy do świateł. Z drugiej strony też są dwie manetki. Większa do wycieraczek, mniejsza do świateł awaryjnych. Dlaczego akurat w tym miejscu umieszczono manetkę do awaryjnych, to tego nie mogę pojąć. O, pedały z logo Audi. Bardzo mi miło zaskoczyła zwrotność tego wozu. Teraz ruszę na maksymalnie skręconych kołach, bardzo delikatnie, żeby przegłów nie zepsuć, jak w syrenie. I zawrócimy sobie, zobaczcie. Fik. Auto zawraca praktycznie w miejscu. Genialnie. Teraz co do wrażeń z jazdy. No to jest tak, tutaj się czuję jak w dużym Passacie. Ta pozycja za fajerą jest taka volkswagenowata. Ta deska jest bardzo wysoko, jest blisko człowieka. Owszem, pod nią jest dużo miejsca na nogi, ale to nie jest ta mercedesowska kanapa. Tutaj się siedzi bardziej jak na krześle, jest rzeczywiście wyżej. Fajnie, bo widać całą maskę do przodu. Na pewno auto jest bardzo wygodne na długie trasy, ale nie jest takie relaksujące. Natomiast ta wersja 1.8, która tutaj jest, no powiedzmy sobie, ani jakoś szczególnie nie brzmi, ani jakoś szczególnie nie jedzie. Daje sobie radę po mieście, nie ma problemu, ale myślę, że jednak z 5 cylindrami ten samochód naprawdę zyskałby dopiero swój właściwy charakter. Natomiast tak jak się kręcę teraz tutaj po okolicy, to jest bardzo fajnie. Nie czuję się w tym samochodzie tego, że ma 36 lat. Nie ma w nim niczego, co by świadczyło o tym, że jest przestarzałe. Jedzie się normalnie jak normalnym samochodem. Natomiast warto przy okazji przypomnieć, że ten samochód zadebiutował, zanim skończyliśmy robić syrenę. Więc był taki rok, 82, kawałek 83, że jednocześnie robiono Audi 100 C3 i syrenę. Pozdrawiam wszystkich fanów syreny. Siła wspomagania kierownicy w tym samochodzie jest niewiarygodnie duża. Tutaj manewrowanie jednym palcem to jest żaden problem. Natomiast są bardzo długie drogi prowadzenia drążka dźwigni zmiany biegów. Dawno się z czymś takim nie spotkałem. Jak chcę zmienić bieg, to ten ruch jest taki bardzo długi. Teraz w większości samochodów, gdzie są jeszcze manualne skrzynie nowoczesnych, te biegi się zmienia tak cyk, cyk. A tutaj jest o, brrr, i trzeba tak daleko ręką ruszać. Nawet fajnie, to ma taki trochę oldschoolowy klimat. No natomiast nie jest tak, że się zakochałem w tym samochodzie. Owszem, bardzo mi się podoba stare Audi. Jest fajne, bo jest stare. Jest to taki typ samochodu, który wygląda już troszeczkę klasycznie, ale z drugiej strony może nim po prostu sobie normalnie na co dzień jeździć. Zresztą właściciel tego auta eksploatuje je cały rok. Między innymi dzięki temu, że jest auto ocynkowane całe, to można sobie jeździć też i zimą takim już młodym klasykiem. Mnie się ten samochód podoba, ale bym sobie go nie kupił. Natomiast bardzo bym się chciał przejechać dla porównania BMW E28. Także jeżeli ktoś z Warszawy i okolic ma BMW E28, to proszę o kontakt, nakręcimy z tego filmik. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, nie palcie cygar, bo palenie jest szkodliwe. Palcie stare graty na zimno. I Zbigniew Łomnik zawsze gratem. Do widzenia. Zamówiłeś jeszcze naklejki?